Bardzo emocjonujące spotkanie Legii z Pruszkowem i tak naprawdę niesamowita walka do samego końca. Legia była faworytem, a jednak ten Znicz mógł tutaj urwać punkty. No, patrząc na przebieg spotkania, to można by powiedzieć, że zwycięstwo bardziej się należało zespołowi z Pruszkowa. No ale brawo za walkę. Kibice mogli ten wynik do ostatniej sekundy trzymał w niepewności. No wiadomo, większe doświadczenie, no i ławka potężna Legii. No widać, że same nazwiska, no jednak końcówka, doświadczenie dało górę i zwycięstwo jest po stronie Legii. Miło było patrzeć na ten zespół, jak i Pruszkowa, sentyment po jednej stronie, bo jestem pruszkowianinem od urodzenia, ale w Legii też grałem tam lat paręnaście temu, tak, i też wywalczyłem z nią awans do Ekstraklasy. No w końcu znalazłem czas, żeby przyjść na jakiś jeden mecz Ligi Męskiej. No, odkąd trenuję kobiety, no lidera Pruszków nie mam kiedy chodzić na parkiety męskiej koszykówki. Ale ciekawe spotkanie, można powiedzieć. Nie, no spotkanie emocjonujące, no super atmosfera ze strony kibicowskiej. Naprawdę, no, dlatego wybrałem się na ten mecz, akurat też okienko mam w swojej lidze. No super, jak dla kibiców super mecz, emocjonujący, trzymający do końca. Prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie, wysokie prowadzenie najpierw tutaj nagle Legii, dwie minuty już prowadzi zespół Pruszkowa. No. Początek drugiej połowy i tak samo Legia zaskoczyła, dwie akcje wyszło na prowadzenie i w końcu 7 punktów, później znowu 11 bodajże punktów z rzędu Pruszkowa. Tak, no widać, że albo rozkojarzenie, albo myśleli, że po prostu miejsce w tabeli odzwierciedli przebieg tego spotkania i z łatwością wygramy ten pojedynek. Ale mówię, ta liga męska, jak tak obserwuję z boku, to jest bardzo wyrównana i tu pierwszy może przegrać z ostatnim. Pamiętam też mecze, kiedy pan grał tu na parkiecie w barwach Legii i te mecze z Pruszkowem zawsze były zacięte, ale Legia i w tej hali, i w Ekstraklasie pierwszy mecz wygrała i później, co ciekawe, wtedy w Pruszkowie też jako jeden z niewielu w Ekstraklasie udało się wygrać. No wszystkie mecze pomiędzy drużyną warszawską a pruszkowską, czy to Polonia, Legia, czy do tego Mazowszanka Pruszków, to zawsze stały na wysokim poziomie i dramaturgia trzymała do ostatniej sekundy. No i to był taki rarytas tej całej tej otoczki całej w obrębie koszykówki tutaj warszawskiej, tak? No i dzisiaj mieliśmy to samo. Widać, no, grupa kibiców super, mecz emocjonujący, życzę sobie więcej takich meczy. Jedno, co się chyba nie zmieniło, biorąc pod uwagę ten początek lat 2000, a chwilę obecną, to liczba kibiców, bo pamiętam, że też na ten mecz Legia Pruszków, w pierwszym w Ekstraklasie Legii, to tutaj ostatnie bilety dostawałem chyba pół godziny przed meczem i też była świetna atmosfera. No tak, troszeczkę teraz jest, jakby można powiedzieć, tak na bogato, bo i widać te reklamy LED-owe, ruchome. No wtedy kibice siedzieli z innej strony, jak mówię, no, jak przyszedłem się pierwszy raz od tamtego czasu, kiedy spędziłem tutaj lata po awansie do Ekstraklasy, ten rok w Ekstraklasie, no to hala troszeczkę nabrała dużo lepszego wyglądu, no i ale atmosfera się nie zmieniła, dalej jest gorąco na trybunach. Dalej jest tutaj Robert Chabelski, bo to też jest jedna, no jeszcze może i Kamil Sulima, ale on dopiero wrócił po długiej tam wędrówce, a Robert Chabelski jest tu cały czas. No tak, myślę, że jak przyjadę, może tutaj jak Legia awansuje do Ekstraklasy, to i pomnik będzie stał przed halą Roberta Chabelskiego, jakiś elegancki, to na pewno, on jest niezłomny, od początku chyba jak istnieje Legia, tak tutaj jest i myślę, że no, należy się ta obecność tego człowieka w tym klubie, no bo mówię, nie ma takich ludzi, co składają całe serce dla swojego zespołu. A on jest tutaj z boku, jakby dopilnowuje wszystkiego, no jest takim dobrym duchem tej drużyny. Jak pan trenował w Legii, to Robert Chabelski, z tego co pamiętam, to był asystentem Marka Jabłońskiego. Tak, zgadza się. No i dzisiaj też jest już kierownikiem chyba pełni funkcję, czy kogo tam tutaj. Jest i asystentem, i prezesem. I prezesem, no to takie trzy w jednym, tak? No dobrze, no jak zdrowie mu pozwala i to jest pasja jego, to niech mu jak najdłużej. Mam nadzieję, że przynajmniej jeszcze teraz, w przyszłym roku będą świętować kolejny awans do Ekstraklasy i z całego serca mu życzę. No chyba brakuje takiej drużyny z Warszawy, z Mazowsza w ogóle, nie ma nic, a w Ekstraklasie już na Podkarpacie są dwie drużyny i teraz, co ciekawe, trzecia drużyna z Podkarpacia bije się o PLK. No jeszcze jak kończyłem 9 lat temu swoje granie, no to praktycznie koszykówka ta ekstraklasowa to było całe Pomorze, tak? Koszalin, Starogard Gdański, Szczecin. Do tych zespołów tak jakoś było, najpierw była dolna część Polski, nagle wszystko się przeniosło na Pomorze. No to jest właśnie taka najfajniejsza rzecz, żeby stolica Polski nie miała koszykówki na poziomie ekstraklasy i damskiej, i męskiej. No to trochę wstyd.
tak jak Kraków, olbrzymie miasta, no to powiedzmy tam koszykówka żeńska, ale męskiej nie mają. Ja uważam, że to te takie miasta, no topowe, stolice, no to muszą mieć, oprócz, no mówię, już nie mówię piłce nożnej, tak? Już mamy, tak? Macie tutaj w Warszawie dwa zespoły, no jeden na topowy, tak? No to koszykówka też powinna być. Jak nie męska, to przynajmniej żeńska, no ale na najlepszej drodze jest męska. Więc jak najbardziej temu życzę, żeby w przyszłym roku Legia grała w Ekstraklasie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.